Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja jestem Tomek, Twój internetowy nauczyciel gitary. W tym odcinku pokażę Ci, czym jest tonacja oraz jak zbudować wszystkie tonacje za pomocą koła kwintowo-kwartowego. A na sam koniec pokażę Ci kilka fajnych, przydatnych trików pokazujących, jak skutecznie korzystać z koła kwintowego. Akademia Gitary. To już czwarty odcinek z cyklu Teoria Muzyki razem z Akademią Gitary. Do tego odcinka będziesz potrzebowała wiedzy z działów takich jak nazwy dźwięków muzycznych oraz interwały. Jeśli czujesz taką potrzebę, to wróć się do poprzednich lekcji i uzupełnij braki. Wszystkie filmy z Teorii Muzyki na moim kanale są kręcone jako ekranizacja mojego e-booka Teoria Muzyki razem z Akademią Gitary, który jest dostępny dla patronów Akademii Gitary. E-book zawiera 100 stron napisanych w bardzo prosty i przejrzysty sposób z wieloma przykładami, grafikami oraz internetowym testem do rozwiązania na koniec każdego działu. Jeśli masz taką ochotę, to pobierz wersję demonstracyjną e-booka. Link oczywiście w opisie filmu. No i czym jest ta tonacja? Według mnie, tak bardzo na chłopski rozum, tonacja to po prostu zbiór dźwięków, które pasują razem do siebie. Zawsze jest ich 7, tonacja może być durowa lub molowa i na bazie tonacji budujemy tak podstawowe rzeczy jak melodie, akordy, gamy, skale itd. itd. Czyli można powiedzieć, że tonacje to nasza taka baza wypadowa do wielu ciekawych tematów. Tonacje opisywane są na kole kwintowo-kwartowym, które swoim wyglądem przypomina tarczę zegara. Właśnie dzięki takiej budowie koło kwintowe sprytnie pokazuje nam wszystkie tonacje oraz świetnie pokazuje zależności między nimi oraz ukazuje kilka fajnych innych rzeczy, o których powiem później. I teraz mógłbym powiedzieć, masz, tutaj jest koło kwintowe, korzystaj z niego, wszystko widać bardzo dokładnie, aczkolwiek ja myślę, że aby zrozumieć działanie koła kwintowego, aby zrozumieć, jak powstają tonacje, z jakich dźwięków składają się tonacje, najlepiej będzie, jeśli przeprowadzę Cię krok po kroku przez budowę koła kwintowego, a więc zaczynamy! Tworzenie każdej tonacji należałoby zacząć od podzielenia naszej pracy na 2 etapy. Pierwszym etapem będzie stworzenie nazwy tonacji, czyli na przykład tonacja C-dur, G-dur, A-dur i tak dalej, i tak dalej. Drugim etapem będzie wypisanie dźwięków należących do tej tonacji. Każdy etap rządzi się innymi prawami i istnieje inna metoda na jego wykonanie. Aby utworzyć wszystkie tonacje na kole kwintowym, musisz wiedzieć, że istnieją tonacje krzyżykowe, czyli takie, które tworzymy przez dodawanie interwału kwinty czystej, oraz tonacje bemolowe, czyli takie, które tworzymy przez dodawanie interwału kwarty czystej. Zarówno tonacje krzyżykowe, czyli te kwintowe, oraz bemolowe, czyli kwartowe, są zawsze tworzone od początkowej tonacji, czyli C-dur. To jest tonacja, która zawiera wszystkie dźwięki naturalne, czyli takie, które nie zawierają ani krzyżyka, ani bemola. I jak sam pewnie się domyślasz, te dźwięki to C, D, E, F, G, A, B oraz po raz kolejny C. Są to po prostu dźwięki białych klawiszy fortepianu. Aby moje słowa stały się bardziej zrozumiałe, pokażę Ci to na drobnym przykładzie. Tak jak mówiłem, zawsze będziemy zaczynali tworzenie koła kwintowo-kwartowego od tonacji C-dur, więc spróbujmy iść krzyżykami, czyli będziemy dodawali interwał kwinty czystej. Kwinta czysta od C to dźwięk G, a więc pierwszą tonacją po C-dur jest tonacja G-dur. Kwinta czysta od G to jest dźwięk D, a więc druga tonacja to D-dur. Kwinta czysta od D to dźwięk A, czyli mamy trzecią tonację A-dur. Kwinta czysta od A to dźwięk E, więc czwartą tonacją jest E-dur. Kwinta czysta od E to dźwięk B, więc piątą tonacją jest B-dur oraz kwinta czysta od B to dźwięk Fis, a więc ostatnią tonacją jest tonacja Fis-dur. Tak samo się dzieje w przypadku tonacji bemolowych, czyli tych, do których obliczeń używamy interwału kwarty czystej. Kwarta czysta od dźwięku C to dźwięk F, a więc pierwszą tonacją bemolową jest tonacja F-dur. Kwarta czysta od dźwięku F to dźwięk bez, a więc drugą tonacją jest tonacja bez dur. Kwarta czysta od dźwięku bez to dźwięk S, a więc trzecia tonacja to tonacja S dur.
Kwarta czysta od dźwięku S to dźwięk as, a więc czwartą tonacją bemolową jest tonacja as-dur. Kwarta czysta od dźwięku as to dźwięk des, a więc piąta tonacja bemolowa to des-dur. Kwarta czysta od dźwięku des to dźwięk gest. Szósta tonacja bemolowa to tonacja gest-dur. Tonacje krzyżykowe są zapisywane po prawej stronie koła kwintowego, czyli po prawej stronie od dźwięku C, a tonacje bemolowe są zapisywane po lewej stronie koła, tym razem powiem kwartowego, czyli po lewej stronie od dźwięku C. Tutaj bardzo łatwo można zrozumieć, dlaczego to koło nazywa się kwintowo-kwartowym, ponieważ podczas procesu jego tworzenia obydwa interwały brały udział w jego stworzeniu. Wiesz już, w jaki sposób tworzone są kolejne nazwy tonacji krzyżykowych i bemolowych, ale skąd się bierze pula ich dźwięków, jakie dźwięki są w nich zawarte, pozwól, że szybko pospieszę z wyjaśnieniem. Mając obecną wiedzę, całkiem łatwo i szybko możemy samodzielnie stworzyć nasze własne koło kwintowe, więc będzie to świetny trening dla interwałów i nazw dźwięków. A jeśli zastanawiasz się teraz, gdzie do cholery podziały się wszystkie tonacje molowe, bo przecież Tomek mówisz o samych durowych, to nie bój żaby, zaraz ci wyjaśnię, w jaki sposób tworzy się tonację molową z tonacji durowej. Aby wypisać kolejne dźwięki nowo utworzonej tonacji krzyżykowej, musimy przepisać dźwięki poprzedniej tonacji, ale zaczynając od początkowego dźwięku nowej tonacji, czyli tej, która jest oddalona o interwał kwinty czystej od tej poprzedniej. Następnie do tak przepisanego ciągu dźwięków należy dopisać krzyżyk do siódmego dźwięku, czyli do ostatniego siódmego stopnia tonacji. A więc mamy tonację C-dur, kwinta czysta od C to dźwięk G, czyli tonacja G-dur, a więc zaczniemy wymieniać dźwięki tonacji C-dur od dźwięku G, czyli G, A, B, C, D, E, F. Należy teraz podwyższyć krzyżykiem siódmy stopień i zamienić w takim razie F na dźwięk Fis, więc tonacja G-dur składa się z takich dźwięków jak G, A, B, C, D, E, Fis. Aby utworzyć drugą tonację, taką, która zawiera już dwa krzyżyki, musimy dodać do dźwięku G interwał kwinty czystej. Kwinta czysta od G to dźwięk D. Takim oto sposobem otrzymaliśmy tonację D-dur. Aby utworzyć jej dźwięki, przepisujemy dźwięki z tonacji G-dur, zaczynając wymawiać je od dźwięku D, a więc mamy D, E, Fis, G, A, B, C. Podwyższamy siódmy stopień, czyli dźwięk C zamieniamy na Cis. W takim razie dźwięki tonacji D-dur będą składały się z dźwięków D, E, Fis, G, A, B, Cis. Trzecia tonacja po D będzie zawierała już trzy krzyżyki, a więc kwinta czysta od D da nam dźwięk A, a więc trzecią tonacją jest tonacja A-dur. Przepiszmy zatem dźwięki z tonacji D-dur zaczynając od A, uzyskamy A, B, Cis, D, E, Fis, G. Podwyższamy siódmy stopień, czyli G zmieniamy w Gis, a więc tonacja A-dur składa się z dźwięków A, B, Cis, D, E, Fis, Gis. Czwarta tonacja, cztery krzyżyki, a więc kwinta czysta od A to dźwięk E, więc mamy tonację E-dur. Przepisujemy dźwięki z tonacji poprzedniej, czyli z A-dur, uzyskamy takie dźwięki jak E, Fis, Gis, A, B, Cis, D. Podwyższamy siódmy stopień, da nam to dźwięk Dis, więc tonacja E-dur składa się z takich dźwięków jak E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis. Piąta tonacja, pięć krzyżyków. Liczymy, kwinta czysta od E to dźwięk B, więc spisujemy dźwięki z tonacji E-dur, zaczynając od dźwięku B, da nam to B, Cis, Dis, E, Fis, Gis, A. Podwyższamy siódmy stopień, czyli A podwyższamy do dźwięku Ais i tonacja B-dur będzie składała się z dźwięków B, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais. Szósta tonacja, sześć krzyżyków, kwinta czysta od B to dźwięk Fis. Przepisujemy dźwięki z tonacji B-dur zaczynając od dźwięku Fis, Fis, Gis, Ais, B, Cis, Dis, E. Podwyższamy siódmy stopień, czyli zamieniamy dźwięk E na Eis, czyli E z krzyżykiem. Tonacja Fis, Dur składa się z dźwięków Fis, Gis, Ais, B, Cis, Dis, Eis. I teraz mała dygresja. Wedle zasad enharmonii będzie to dokładnie ten sam dźwięk co dźwięk F,
Natomiast zachowując zasady budowania koła kwintowego, nazwiemy go dźwiękiem Ace. Jest też drugi powód, dla którego stosujemy dźwięk Ace zamiast dźwięku F. Dzięki temu każdy stopień tej tonacji będzie posiadał swoją osobną literę, przez co skala jest zwyczajnie w świecie bardziej czytelna. Siódma tonacja, 7 krzyżyków, kwinta czysta od fis to dźwięk cis, a więc siódmą tonacją jest tonacja cis dur. A więc zgodnie z metodą przepiszmy szybko dźwięki z tonacji fis-dur, zaczynając od dźwięku cis. Da nam to takie dźwięki jak cis, dis, ace, quiz, gis, ice oraz b. Podwyższamy siódmy stopień, czyli b zamienia nam się na b z krzyżykiem, czasami nazywane bis. Taka polonizacja angielskiego zapisu. Wymienianie dalszych tonacji nie będzie miało sensu, ponieważ będziemy dublowali krzyżyki. Spieszę z wyjaśnieniem, kolejną tonacją byłaby tonacja gis-dur, a więc wymieniając dźwięki z poprzedniej tonacji cis-dur, mielibyśmy takie dźwięki jak gis, ice, bis, cis, dis, ace, fis i musielibyśmy podwyższyć siódmy stopień fis, mielibyśmy wtedy F z dwoma krzyżykami, czyli dźwięk fisis. Jak pewnie się domyślasz, taki zapis byłby totalnie bez sensu, byłby niewygodny, dlatego nikt nie używa tonacji gis-dur. Zamiast tonacji gis-dur powinno się używać tonacji as-dur, czyli as bemolem. Obydwie tonacje będą składały się z takich samych wysokości dźwięków, jednak enharmonicznie tonacja as-dur będzie dużo łatwiejsza w odbiorze. W przypadku tonacji bemolowych metoda jest niemalże identyczna z małymi różnicami. Aby wypisać kolejne dźwięki tonacji bemolowej, musisz przepisać dźwięki poprzedniej tonacji, ale zaczynając je od dźwięku początkowego nowej tonacji, takiej kolejnej, czyli tej, która jest utworzona o kwartę czystą od poprzedniej, a następnie dodać bemol do czwartego stopnia tego ciągu dźwięków. Przykład będzie bardzo podobny jak poprzednio, a więc kwarta czysta od dźwięku C to dźwięk F, a więc następną tonacją po C-dur jest tonacja F-dur. A więc wymieniamy dźwięki tonacji C-dur zaczynając od F, więc lecimy F, G, A, B, C, D, E. I w tym powstałym ciągu dźwięków musimy obniżyć czwarty dźwięk bemolem, można powiedzieć czwarty stopień, więc powinniśmy wymienić dźwięki tonacji F-dur w taki sposób. F, G, A, B z bemolem, potem będzie C, D, E. Aby utworzyć drugą tonację zawierającą dwa bemole, musimy dodać do dźwięku F interwał kwarty czystej, a więc kwarta czysta od F to dźwięk B z bemolem, czyli bez. Mamy zatem tonację bezdur. Tak jak poprzednio, przepiszemy sobie dźwięki z poprzedniej tonacji, czyli F-dur, ale zaczynając od dźwięku bez, czyli B-flat lub B z bemolem. A więc zaczynamy odliczać B z bemolem, C, D, E, F, G, A. Kolejnym krokiem to obniżenie czwartego stopnia, a więc dźwięk E zamienia nam się w dźwięk S. Tonacja bezdur składa się z takich dźwięków jak bez, C, D, S, F, G, A. Trzecia tonacja to 3 bemole, a więc liczymy kwarta czysta od dźwięku bez to dźwięk S. Przepisujemy dźwięki z poprzedniej tonacji bez, zaczynając od dźwięku S, a więc wyjdzie nam S, F, G, A, bez, C, D. Obniżamy czwarty stopień, a więc zamieniamy dźwięk A na A z bemolem, czyli polskie as. W takim razie tonacja S dur składa się z takich dźwięków jak S, F, G, as, bez, C, D. Czwarta tonacja, 4 bemole. Kwarta czysta od dźwięku S to dźwięk as. A więc mamy tonację as-dur. Przepisujemy dźwięki z poprzedniej tonacji s-dur, czyli dźwięki takie jak as, bez, C, D, S, F, G. Obniżamy czwarty stopień, a więc D zamieniamy na dźwięk des lub D z bemolem, jak to woli wymawiać, i otrzymamy dźwięki z tonacji a-dur, takie jak as, bez, C, des, S, F, G. Piąta tonacja to 5 bemoli, a więc liczymy kwarta czysta od as to dźwięk des, więc mamy tonację des dur, przepisujemy dźwięki z poprzedniej tonacji zaczynając od dźwięku des, czyli dźwięki takie jak des, s, f, g, as, bez, c. Następnie obniżamy czwarty stopień, a więc dźwięk g zamieniamy na ges. W takim razie tonacja des dur składa się z takich dźwięków jak des, s, f, ges, as, bez, c. Szósta tonacja, 6 bemoli, a więc przeliczamy szybko
kwarta czysta od dźwięku des to dźwięk ges. Przepisujemy dźwięki z tonacji des dur zaczynając od dźwięku ges. Wyjdą nam dźwięki takie jak ges, as, bez, c, des, s, f. Obniżamy czwarty stopień, a więc dźwięk c zamieni się na dźwięk ces, czyli c z bemolem. W takim razie tonacja ges dur składa się z takich dźwięków jak ges, as, bez, ces, des, s, f. Siódma tonacja, 7 bemoli, a więc szybko przeliczając, kwarta czysta od dźwięku ges to dźwięk ces, a więc siódmą tonacją jest tonacja ces dur. Przepisujemy szybko dźwięki z poprzedniej tonacji zaczynając od dźwięku ces, da nam to takie dźwięki jak ces, des, s, f, ges, as, bez. Obniżamy czwarty stopień, czyli zamieniamy f na fes. Dzięki temu uzyskamy dźwięki tonacji ces dur, takie jak ces, des, es, fes, ges, as, bez. I wszystkie stopnie tej tonacji to dźwięki obniżone. Tak jak wcześniej, okazuje się, że nie ma sensu tworzyć kolejnej tonacji, dlatego że będziemy mieli tutaj dublowanie bemoli i zapis będzie przez to nieczytelny. Kolejną tonacją byłaby tonacja fes dur, składająca się z takich dźwięków jak fes, ges, as, bez podwójnym bemolem, czyli bez s, oraz ces, des, s. Jak widzisz, zapis trzech literek b, czyli b z podwójnym bemolem, jest trochę dziwny w odbiorze wizualnym. Pamiętaj, że tonacja fes dur to enharmonicznie to samo co tonacja edur, więc poprawnie powinniśmy w tym momencie używać tonacji edur. No to skąd się do cholery biorą te wcześniej wspomniane skale molowe, skoro nie było ich widać na naszym kole kwintowo-kwartowym? Otóż za tym stoi bardzo prosta regułka. Każda tonacja durowa ma swój równoległy molowy odpowiednik zbudowany od szóstego stopnia wcześniej wspomnianej skali gamy durowej. Dla przykładu szósty stopień tonacji C-dur to dźwięk A, a więc równoległa molowa tonacja do C-dur to będzie tonacja A-mol, składająca się z takich samych dźwięków, ale wypowiadanych w kolejności od dźwięku A, a więc będą to dźwięki A, B, C, D, E, F, G. Oczywiście tą zasadę możemy śmiało odwrócić i powiedzieć, że każda tonacja molowa ma swoją równoległą tonację durową zbudowaną na stopniu trzecim tej tonacji molowej. Żeby to sprawdzić, policzmy. Mamy tonację A-mol, zaczynamy od A. A, B, trzeci dźwięk C, czyli równoległą tonacją do A-mol będzie tonacja durowa C-dur. W końcu udało nam się stworzyć całe koło kwintowo-kwartowe, właściwie przejść przez proces jego budowy, a teraz widzisz tradycyjne, takie można powiedzieć akademicko-szkolne koło kwintowe, takie, które jest najbardziej znane. Widać tutaj przede wszystkim wszystkie tonacje durowe oraz ich molowe odpowiedniki oraz widać wszelkie znaki przykluczowe, jakie mają zostać użyte w danej tonacji. Tradycyjne koło kwintowo-kwartowe, takie jak tutaj widzisz, świetnie nadaje się dla muzyków, którzy znają zapis nutowy, którzy potrafią czytać nuty. A nie oszukujmy się, my gitarzyści raczej rzadko należymy do tej grupy, więc pomyślałem, że dokonam kilku poprawek, małych usprawnień, a efekty tych właśnie usprawnień zobaczysz dosłownie za sekundkę. Postanowiłem, że ułatwię trochę życie wszystkim gitarzystom, którzy nie znają zapisu na pięciolinii i wyrzuciłem znaki przykluczowe z ostatniej obręczy koła kwintowo-kwartowego, a w zamian za to wstawiłem po prostu spis dźwięków, jakie należą do tonacji. Myślę, że to będzie ułatwienie dla każdego gitarzysty, który nie zna zapisu nutowego, a to, które dźwięki mają zostać podwyższone lub obniżone, można pokazać w trochę sprytniejszy sposób, widoczny już na tym obecnym kole, ale o tym za chwilę. Na kole kwintowo-kwartowym widać naprawdę wiele rzeczy oraz zależności, ale nie oszukujmy się, na pewno najważniejszą rzeczą jest widoczność wszystkich tonacji durowych oraz ich molowych odpowiedników. Ale czy to wszystko, czy nasze koło kwintowe służy tylko do tego? Chciałbym pokazać Ci w ciekawy sposób, że tych rzeczy, tych ciekawostek, tych zależności jest jeszcze o wiele, wiele więcej niż w ogóle może Ci się wydawać, wyobrazić, patrząc na to koło samo z siebie. A więc oglądaj dalej, a ja pokażę Ci kilka fajnych sztuczek na korzystanie z koła kwintowego.
Na samym początku wyobraź sobie, że nasze koło kwintowo-kwartowe to tarcza zegara, a godzina C-dur pokazuje nam godzinę 12. Jeśli chcemy poruszać się godzinami w prawą stronę, to musimy dodawać do każdej następnej tonacji, czyli godziny, adekwatną ilość krzyżyków. Odwrotnie mówiąc, jeśli chcemy poruszać się godzinami w lewą stronę, musimy do każdej tonacji dodać adekwatną ilość bemoli. Dzięki tej zasadzie wiemy, że tonacja G-dur powinna mieć jeden krzyżyk, tonacja D-dur dwa krzyżyki, tonacja A-dur trzy krzyżyki itd., itd. Analogicznie odwrotnie, tonacja F-dur będzie zawierała jeden bemol, tonacja B-dur dwa bemole, tonacja S-dur trzy bemole itd., itd. Na chwilę obecną nie wiemy tylko, które z tych dźwięków mają być podwyższane i obniżane. Na nasze szczęście dźwięki, które należy podwyższać i obniżać, istnieją na kole kwintowym w odpowiedniej kolejności. Wystarczy je odpowiednio zaznaczyć. Do tego celu użyłem mojej autorskiej nakładki. Dzięki tej nakładce łatwo zauważyć, że pierwszym dźwiękiem podwyższanym będzie dźwięk F, drugim C, trzecim G, czwartym D, piątym A, szóstym E, siódmym B. Jako pierwszy przykład weźmiemy sobie tonację G-dur. Zawiera ona jeden krzyżyk, dzięki temu wiemy, że będzie ona się składała ze wszystkich dźwięków naturalnych, za wyjątkiem dźwięku fis. Drugi przykład to tonacja A-dur, która zawiera w sobie trzy krzyżyki. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że składa się ona z wszystkich dźwięków naturalnych, z wyjątkiem dźwięków fis, cis oraz gis. Tonacje bemolowe wyglądają bardzo podobnie, tylko odwrotnie. Pierwszym dźwiękiem, który należy obniżyć, jest ostatni dźwięk, który podwyższaliśmy w przypadku tonacji krzyżykowych. A więc pierwszym obniżanym dźwiękiem jest dźwięk B, drugim E, trzecim A, czwartym D, piątym G, szóstym C, a siódmym ostatnim F, który był jako pierwszy podwyższany w przypadku tonacji krzyżykowych. Dla przykładu tonacja F-dur zawiera jeden dźwięk obniżany. Pierwszym dźwiękiem obniżanym jest dźwięk B, więc tonacja F-dur składa się z wszystkich dźwięków naturalnych, za wyjątkiem dźwięku bes. Drugim przykładem jest tonacja S-dur, która zawiera trzy dźwięki obniżane, a więc będzie się składała z wszystkich dźwięków naturalnych, za wyjątkiem dźwięków bes, es oraz as. Na bazie koła kwintowo-kwartowego możemy w bardzo łatwy sposób określić, jakie akordy będą należały do tonacji. Widać to gołym okiem. Jak widzisz, zakreśliłem wycinek koła. Zaznaczenie to symbolizuje, jakie akordy należą do tonacji C-dur. Analizując zaznaczenie, łatwo możemy zauważyć, że w skład tonacji C-dur wchodzą takie akordy jak C-dur, D-mol, E-mol, F-dur, G-dur, A-mol oraz B zmniejszone. Jeśli już mówimy o akordach w tonacji, to oczywiście musimy wspomnieć o harmonii funkcyjnej. To, jaką funkcję spełnia dany akord, bierze się ze stopnia gamy durowej, na bazie którego został zbudowany. Właśnie dlatego na naszej nakładce umieściłem cyfry rzymskie odpowiadające tym właśnie stopniom. Relacja stopnia do funkcji jest oczywiście zapisana w tabeli. Dzięki takiej wiedzy bardzo łatwo możesz wybrać piosenki, których akordy pasują do siebie. Łatwo ci będzie również przetransponować piosenkę do innej tonacji. Jeśli chcesz zmienić tonację, wystarczy, że obrócisz nakładkę. Zobacz, jakie to proste. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, że na kole kwintowo-kwartowym można wyznaczać skale modalne, to przecierałem oczy ze zdumienia. Metoda działa tak samo jak poprzednia. Wystarczy przekręcać nakładkę, jaką narysowałem na kole, i w ten sposób metoda staje się uniwersalna dla wszystkich tonacji. Oczywiście skala jońska, czyli naturalna gama durowa, będzie naszym centrum, markerem, od którego będziemy wyznaczali pozostałe skale modalne. A więc uzyskamy skalę C jońską, która czerpie dźwięki z tonacji C-dur, skalę C dorycką z dźwiękami skali bes-dur, skalę C frygijską z dźwiękami skali as-dur, skalę C lidyjską z dźwiękami skali G-dur, skalę C miksolidyjską z dźwiękami skali F-dur, skalę C eolską, czyli naturalną molową, z dźwiękami zapożyczonymi od tonacji as-dur,
oraz skalę C lokrycką z dźwiękami zapożyczonymi od tonacji des dur. Z racji tego, że skale modalne buduje się zawsze od gamy durowej, czyli inaczej mówiąc skali jońskiej, to uzyskamy 7 skal modalnych, których pierwszy dźwięk będzie zawsze taki jak nazwa skali jońskiej, a pozostałe dźwięki będą zależały od tonacji pokrewnych, których dźwięki wyznaczane są przez nakładkę. Skale, które brzmią w jasny sposób, są bardziej po prawej stronie nakładki, a te, które brzmią w sposób mroczny i ciemniejszy, są po lewej stronie. Właśnie dlatego dla każdej skali jest dopisana liczba, która wskazuje na jej naturalną kolejność. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie na tyle pomocna, że udało Ci się dzięki niej nauczyć, jak buduje się tonację oraz jak korzysta się z koła kwintowo-kwartowego. Jeśli tak, to możesz pochwalić się tym w komentarzu, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jeśli oceniasz, że był fajny, oraz zapraszam do subskrypcji kanału Akademii Gitary. Jakby coś, następna lekcja będzie tyczyła się budowy akordów, więc zasubskrybuj, jeśli masz ochotę dostać powiadomienie właśnie o tej lekcji. Ja zbieram się dalej do ogarniania kolejnych lekcji, życzę Ci miłej nauki, do zobaczenia, cześć!